Witajcie, moi drodzy. Dziś mam słodycze, które normalnie nie są łatwo dostępne. Na przykład poki, które są jakimś japońskim słodyczem. Aczkolwiek to są z Tajwanu. Piszę z Tajwanu. Słodkie paluszki z białą czekoladą o smaku zielonej herbaty. Mam też czekoladki. Pakowane osobno. Oraz międuleczka. Z czerwonymi zakończeniami. Jaką u nas ciężko znaleźć. Ale pojawia się czasem na bajkach amerykańskich. Z reguły wtedy wygląda właśnie tak. Lokaj królewny balonowny jest sporna przygoda, jest właśnie taką miętówką. Jestem bardzo ciekawa. Poków. Mają naklejony skład, ale jest po angielsku. Po boku są jeszcze inne litery. Napis open. Czuć pod palcami zagłębienia. W środku jest folia. Trzeba jeszcze otworzyć to w ten sposób. Biały, srebrne napisy. Jeden z paluszków chyba się złamał. Najpierw ja otworzę, potem przełożę z powrotem do pudełka. Zobaczmy, jak wyglądają. Z tej strony powinno być otwarte, czy jest to? Chyba z tej strony.
widać niewiele. Idealnie gładkie. Pachnie jak herbata i miszkopty. Bardzo lubię herbatę, więc jest to dla mnie naprawdę miły zapach. Tej dwa przypieczone jakby. Nie jest co? To pora próbować. Ma bardzo świeży smak. Wyraźnie czuć zieloną herbatę. Przy czym zielona herbata parzona często jest gorzkawa. To nie jest w żaden sposób gorzkie. Smak jest bardzo nowy dla mnie. Bardzo dobre. Odłożenie z powrotem. Odbiereczka. Jem może tylko jedną czekoladkę. Za bardzo nie zasłonić. Może spróbuję tej. Żółtawym papierkiem. Lubię to zestawienie kolorystyczne. Kojarzy mi się z starymi plakatami. Prostym drukiem. Czekoladka jest zaklejona dodatkowo, nie tylko złożony papierek. Pierwszy. Nie wiem, jak to przeczytać. Czekoladka jest miękka. Sobie orzechem. Jest bardzo orzechowa. Nie staje na palcach. No bo lubię czuć jedzenie pod palcami. Nie lubię jeść przez papierek.
Słodkie i klejące.